walentynki to święto zakochanych. Nieprzypadkowo wiele książek porusza temat pierwszej miłości. To właśnie ona zostaje w naszej pamięci najdłużej. Przykładem może być historia Natalii z pamiętnika nastolatki Beaty Andrzejczuk. Od 2 lat jestem zakochana w Jacku. Po uszy. Właściwie to nie wiem, dlaczego po uszy i po czyje uszy. Moje czy jego? Bo kocham go od stóp do czubka głowy, każdą częścią mojego ciała i duszy. Chciałabym mieć chłopaka. Kogoś bliskiego, na widok kogo mocniej bije mi serce. Kogoś, kto sprawia, że chce mi się góry przenosić. Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale również wspaniała okazja, aby okazać miłość swoim najbliższym. Na przykład miłość dziecka do rodzica. Jak w książeczce Mamo, kocham Cię. Wcześnie rano, gdy tylko otworzę oczy, biegnę do pokoju mamy. Budzę ją całuskami i uściskami. Dzień dobry, mamusiu, mówię, kiedy mama mnie mocno przytula. Dobrze, że Cię mam. Miłość to również poezja, Wisława Szymborska, nic dwa razy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Po książki o miłości zapraszamy nie tylko w walentynki, ale również na co dzień do Biblioteki Publicznej imienia Stefana Janasa w Opocznie.